Dzień dobry, za sekundę zaczniemy. To już tylko zaraz to wszystko sprawdzimy, czy jest gotowe. Napije się pan czegoś? Herbaty czarnej bym poprosił. Panie Bogdanie, a pan? Pani Justyno, ja bym się napił kawy. Kawę bym się napił. Dobrze. Dobrze, to teraz będzie tak, tak krótko wyjaśnię, to ma raczej formę takich notatek, chcemy zebrać te historie, chcemy je jakoś sobie usystematyzować i potem wszystko razem zastanowić się, co z tych rzeczy trafi do filmu, a co nie. A gdzie to będzie można obejrzeć? Urodziłem się w Kiernozi w 81 roku. Moja rodzina przyjechała do Bełchatowa zaraz po tym. Ojciec pracował w elektrowni przez całe życie. Co zrobić? Bełchatów to takie miasto, dość ciekawe z jednej strony i nieciekawe z drugiej, bo nie dzieje się tutaj za wiele, a z drugiej strony to miasto ma zawsze swoje jakieś takie dziwne, małe rzeczy. Spotykaliśmy się nad stawem, bo on tak nie wyglądał ładnie, tak jak teraz. Taki był trochę bardziej zarośnięty, tam tu porządkowali teraz. Na placu Narutowicza czasami się bywało, teraz to ładnie zrobione jest, takie kamienie takie zrobili, to fajne jest teraz, bardzo mnie się podoba. Proszę pana, bo my też oprócz takich codziennych historii szukamy takich historii niezwykłych, takich związanych z różnymi tajemnicami, z różnymi rzeczami trochę może przyrodzonymi, wie pan. Nie wiem, no ludzie mówią, że tutaj gdzieś jakiś potwór gra, wiemy pan. Potwór, dobra. Nie no, panie, tutaj się nie dzieje nic takiego, nie wiem. Co się może dziać? Mówią o tym, że rowery ostatnio ginął. Znaczy nie giną rowery tyle, co same sobie, tylko fragmenty tych rowerów. Tak jakby coś, nie wiem, je zjadało, ale to... Panie, dla mnie to są takie bujdy, tam ludzie gadają, że po co, no, taki, że coś tam łazi i to zjada, no. To idiotyczne jest całkowicie, no. Ja to myślę, że taki młodzież sobie głupie rzeczy robi na ścianach, pisze retorda i tak jest. Ale